Panie pośle, pan był w grupie obserwatorów przy wyborach w Gruzji. Jak one przebiegały? Tak, pani redaktor, nie byłem tam sam. Wyjechałem tam z misją obserwatorów polskiego parlamentu. Polski parlament i Sejm, i Senat wydelegował do Gruzji na czas wyborów, przygotowań i samego dnia wyborów misję obserwacyjną. Kiedy wyjeżdżaliśmy do Gruzji, mówiono o tym, że w Gruzji rozpowszechniano to takie informacje, ale zresztą one wyciekały, one także były powielane w środkach przekazu w Europie i poza Europą, że oto prezydent Saakaszwili przygotowuje jakieś szczególne fałszerstwa tych wyborów, że oto będą się działy tak zwane cuda nad urną i tym bardziej nasza obecność była tam niezbędna, aby wesprzeć system demokratyczny w samej Gruzji. Dzień wyborów z panią poseł Elżbietą Rafalską, bo miałem wielką przyjemność pracować w zespole z panią poseł. Odwiedziliśmy 15 lokali wyborczych. Przemierzyliśmy w dniu wyborów ponad 250 kilometrów, więc te 15 komisji to komisje, można by powiedzieć, rozrzucone po dużym obszarze. Odwiedzaliśmy komisje i miejskie, osiedlowe, ale także i wiejskie w małych wsiach. Dla nas szokiem było to, co zobaczyliśmy w pół do ósmej rano. Ósma rano, otwarte lokale wyborcze. Przed ósmą rano jesteśmy w pierwszym z lokali, oczywiście niezapowiedziani, bo taka zasada funkcjonowania misji obserwacyjnych. I proszę sobie wyobrazić, komisja pracuje w pełnym składzie, 12 osób. Obserwatorzy, mężowie zaufania, 22 osoby w jednym lokalu. Jeden członek komisji był obserwowany bez mała przez dwóch obserwatorów. Wszystkie jego działania, wszystkie jego czynności były weryfikowane. Przy urnach zastaliśmy trzy osoby, które odnotowywały, z obserwatorów, które odnotowywały ilości wrzuconych kart. Przy urnach obserwatorzy ustawili kamery, które na bieżąco filmowały to, co się przy urnach dzieje. No i przyjeżdżamy do Gori. Miejscowości, miasta, które ucierpiało podczas rosyjskiej agresji w 2008 roku, w którym zbombardowano i cele wojskowe, ale także wiele celów cywilnych, zbombardowano domy mieszkalne. I tamże w tym Gori obserwowaliśmy zamknięcie lokalu i w jednym z lokali zostaliśmy, aby obserwować wszystko to, co będzie się działo po zamknięciu lokalu, opróżnieniu urny, liczenie głosów. I dalej, pani redaktor, w czasie tych czynności, ale przed tymi czynnościami o godzinie 19 obecni są wszyscy członkowie komisji, wszyscy obserwatorzy, czyli kilkadziesiąt osób. A wreszcie do liczenia kart do głosowania wylosowano trzy osoby w komisji. Cała zaś reszta członków komisji obserwuje czynności tych trzech osób. Owszem, to trwało, ale nikt tam nie ma i nie miał wątpliwości, że wszystko zostało policzone w sposób właściwy, rzetelny i uczciwy. Na potwierdzenie tego muszę powiedzieć, że odwiedzając poszczególne komisje, szczególnie dociekałem, jaka jest opinia obserwatorów komitetów opozycyjnych. Każdorazowo odpowiadali, nie mają zastrzeżeń. Pomimo tego, że komitet i środowisko tej partii Gruzińskie Marzenie, partii Iwaniszwilego, które ostatecznie wygrało wybory, rozpowszechniało informacje, że będzie dużo fałszerstw wyborczych, że będą próby zmiany decyzji wyborców poprzez fałszowanie arkuszy i tak dalej, czy dosypywanie głosów. Nic takiego nie miało miejsca, bo potwierdzali to, o czym zaświadczam publicznie, potwierdzali to członkowie tejże komisji. No i wreszcie liczenie głosów. Proszę sobie wyobrazić, że dwie godziny, od godziny 20 do bez mała 22 trwało ustalanie, jak będą liczone głosy. I wreszcie, kiedy wysypano głosy, te karty z urny, zwracano uwagę na każdą kartkę. Co jest na kartce? Czy jest znak taki? Czy jest źle postawiony? Czy karta jest ważna, nieważna?
komu zostaje przypisane. I wreszcie wszyscy w zgodzie rozeszli się z tych lokali wyborczych i można uznać, że wbrew temu, co mówiono, pan prezydent Saakaszwili z ekipą rządową, z ekipą polityczną nie doprowadził do tego, co wcześniej a priori zarzucano. Wybory były transparentne na poziomie obwodowych komisji wyborczych, były rzetelnie przeprowadzone, były przeprowadzone tak, że życzyłbym każdemu, kto organizuje wybory w każdym z państw, aby one były tak rzetelnie, tak uczciwie i tak transparentnie przeprowadzone. Szkoda tylko, ja przepraszam, że pozwalam sobie tutaj na ten komentarz, szkoda tylko, że Gruzini nie skwitowali pozytywnie rządów pana prezydenta Saakaszwilego, jego partii, nie dali szansy, ażeby pan Saakaszwili ze swoją partią mógł dalej kierować Gruzję ku Europie, żeby ten kurs był stały, Europie demokratycznej, Europie taką, jaką my znamy, taką, jaką my chcemy widzieć i w jakiej my chcemy funkcjonować. Niestety udzielono poparcia osobie, która w oczach samych Gruzinów uchodzi za osobę związaną z politykami moskiewskimi, z politykami rosyjskimi. No i funkcjonuje tam teraz w Gruzji obawa, że Rosjanie będą mieli zdecydowanie większe wpływy, aniżeli do tej pory. Myślę, że jest także tutaj wina naszych polityków. Mam tutaj na myśli przede wszystkim premiera rządu, mam tutaj na myśli prezydenta. Bo nie można tutaj nie powiedzieć, i to chciałem bardzo wyraźnie temu zaświadczyć. Praktycznie wszędzie, gdzie przedstawialiśmy się jako emisariusze z Polski, obserwatorzy z Polski, odpowiadano nam tak, z Polski, skąd przyleciał do nas pan prezydent Kaczyński. Z Polski, której prezydentem był Lech Kaczyński, który uratował Gruzję. Z Polski, która jest krajem naszych przyjaciół. Z Polski, której prezydentem był Lech Kaczyński. Nazwisko, imię, nazwisko, funkcja pana świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego jest tam powszechnie znana. Ale konia z rzędem temu, kto znajdzie Gruzina, który rozpozna, kim jest Bronisław Komorowski. I tutaj nawet próbować nie trzeba, bo za te kilka dni poprzez te rozmowy z kilkuset osobami, czy na podstawie rozmów z kilkuset osobami mogę wysnuć jeden wniosek. Pan prezydent Komorowski jest nam zupełnie nieznany. A co to oznacza? To oznacza, że wraz ze swoim kompanem politycznym z Platformy Obywatelskiej, premierem tego rządu, który u nas w chwili obecnej funkcjonuje. Niestety pozostawili nie tylko Gruzinów, ale szczególnie pana prezydenta Saakaszwilego samemu. I niech teraz nie dziwią się, że podjęto takie, a nie inne decyzje. Politycy pełniący funkcje najwyższej godności w państwie powinni mieć wyobraźnię i zdawać sobie z tego sprawę, jakie skutki przynosi pozostawienie państwa na pograniczu z Rosją, kaukaskiego państwa, samemu sobie, własnemu losowi.